Psychika kobiety jest bardzo, bardzo złożona, ale tu nam przychodzą z pomocą właśnie zioła. Kończyna czerwona. Środek hamujący nadmierne krwawienia miesiączkowe, uszczelniający i wzmacniający naczynia krwionośne. Wykrztuśny, moczopędny, odtruwający, więc tak jak mówię, nie tylko dla kobiet, ale dla nas wszystkich, którzy już pewien wiek osiągnęliśmy. Odtruwający, przeciwobrzękowy, uspokajający. Ale koniec XX wieku też przyniósł takie doświadczenia i takie badania, przy których się okazało, że koniczyna zawiera tak zwane fitoestrogeny. I ona jest właśnie pomocna w tych objawach menopauzalnych, między innymi, ale też dla młodszych kobiet przy objawach związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. I teraz, co jest ważne przy koniczynie? Te fitoestrogeny mają podobną strukturę do naszych estrogenów, naszych hormonów, które sami produkujemy. Drugą rośliną bardzo pomocną, która też zawiera te fitoestrogeny, jest, proszę Państwa, soja, czyli nasiona soi. Roślina strączkowa, roślina wykorzystywana na wszystkie sposoby. Z soi możemy zrobić zupę, ale i kiełbasę, i kotlet, i kisiel. Wszystko robimy z tej soi i soja zawiera właśnie te fitoestrogeny. Ma też saponiny, które wywierają działanie przeciwzakrzepowe, czyli to też jest ważne. Składniki to obniżają stężenie cholesterolu we krwi, wywierając wpływ przeciwmiażdżycowy. Więc soja, trzeba się zastanowić, czy nie wrzucić tej soi więcej do naszego jadłospisu. Innym ziółkiem, które u nas nie rośnie, możemy sobie przywieźć go na przykład, nie wiem, z Chorwacji, z jakiegoś kraju śródziemnomorskiego, jest krzew o nazwie niepokalanek pieprzowy albo niepokalanek mnisi. Przywraca prawidłową równowagę hormonalną. Zapobiega zmianom zwłóknieniowym piersi, zapobiega i leczy endometriozę, znosi zespół napięcia przedmiesiączkowego, stabilizuje cykl menstruacyjny, usuwa przykre objawy przekwitania związane z zaburzeniami hormonalnymi. Łącznie z wyciągami kozłkowymi, czyli z walerianą, działa silnie przeciwbólowo i silnie uspokajająco. Silniej niż każdy z nich z osobna. Obniża stężenie cholesterolu we krwi. Tu mam taki ekstrakt alkoholowy z korzeni kozłka lekarskiego. Można sobie powąchać. Czy Państwo pamiętają? No spróbować nie radzę. Taki bardzo dobry, uspokajający środek. Może niezbyt pięknie pachnie, taką starą apteką. Alkoholowy wyciąg jest stokrotnie lepszy niż napar. Napar nie zawiera tak zwanych walepotriatów, bo one już się dawno zdezaktywowały już w tym kozłku. Zanim my go przyniesiemy do domu, zanim wysuszymy i zanim zrobimy z niego napar. Nie widziałem. Świeży kozłek, szybciutko myjemy, jest go trudno umyć, bo on jest taki, no jak kozia broda można powiedzieć, nie? Ma dużo takich malutkich korzeni przy tych płoczach, ale starajmy się go umyć i jak najszybciej zalać alkoholem, wtedy jest cenny. Oczywiście pijemy go na krople, nie na kielichy. Czyli 20 kropli na przykład na kieliszek wody przed snem. Działa bardzo uspokajająco. Nasennie, może nie tyle, co uspokajająco i tak łagodzi nasze napięcia, złe nastroje, jakieś zespoły takie już rzeczywiście klimakteryjne, depresyjne. Dobry kozłek lekarski. Czarna malwa, nie wiem, Państwo kojarzycie malwy, ale te lecznicze to są kwiaty koloru ciemnego, jak najciemniejszego. Im bardziej ciemny kolor kwiatu malwy, tym lepszy. Zawiera te śluzy, ale zawiera też te substancje roślinne substancje estrogenne. Kwiat malwy. On jest używany właśnie do takich mieszanek, do herbat oczywiście już, do naparów.
ususzone kwiaty malwy. Kiedyś w medycynie ludowej ten kwiat czarnej malwy był znacznie częściej używany. Przy zaburzeniach właśnie miesiączkowania, przy zaburzeniach hormonalnych, upławach, dolegliwościach, przy pękaniu naczyń krwionośnych, przy naciśnieniu, przy bólach brzucha, wtedy ten kwiat czarnej malwy stosowano. I jeszcze mamy szyszki chmielu. Szyszki chmielu są bardzo dobre. Nie mówię o piwie, tylko mówię o szyszkach chmielu. Piwo oczywiście jest na pewno bardzo dobre, natomiast te szyszeczki chmielu są używane w naparach. Można łączyć właśnie z tym kozłkiem lekarskim, można łączyć z melisą. One działają silnie uspokajająco. Zbieramy je w takiej fazie, kiedy jeszcze nie są nieotwarte są te łuski, bo tam się znajduje najwięcej tego składnika czynnego. Suszymy też. Można je bardzo dobrze ususzyć, pamiętając, że suszymy szybko w miejscach przewiewnych, ciemnych. Ale jeszcze chciałam Państwu powiedzieć tak szybciutko o miłorzębie. Bo jeszcze objawem nie tylko menopauzalnym, ale w ogóle objawem naszego starzenia się po prostu jest gorsza pamięć, zapominanie w ogóle, gorsze przyswajanie sobie jakiejś wiedzy. Wykazano, że wyciągi z miłorzębu poprawiają pamięć krótkotrwałą, znoszą objawy szumu w uszach, zawrotów głowy, ospałości, zaburzeń pamięci na tle nieprawidłowego krążenia mózgowego. Preparaty miłorzębu są zalecane również dla osób cierpiących na miażdżycę, zespół zimnych dłoni i stóp, lamice, chorobę Alzheimera. Proszę.